Włos Niedzicki, numer 45. Strona tytułowa. Topiciel psa zatrzymany. 10 listopada niedziccy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który 2 tygodnie wcześniej wrzucił w związanych workach psa do rzeki. Za popełnione przestępstwo ustawa o ochronie zwierząt przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. Strona druga. Czytamy dalej. W trakcie składania wyjaśnień powiedział policjantom, że psa miał wypuścić na skraju niedzicy. Zmienił zdanie, gdy stwierdził, że ciężko było go nieść, więc wrzucił psa do rzeki. Chwilę stał i przyglądał się, czy worek ze szczeniakiem zatonie. Strona trzecia. Mammobus w listopadzie. Po raz kolejny niedzicę odwiedzi Mammobus. Zapraszamy wszystkie panie do skorzystania z bezpłatnego badania. Mammografię będzie można wykonać 19 i 20 listopada przed ratuszem na Placu Wolności. Rejestracja 58 666 24 44 lub www.mammo.pl. Strona czwarta. Niedzicki Urząd, jednym z najtańszych w Polsce. Urząd Miejski w Niedzicy po raz kolejny znalazł się w czołówce samorządów w Polsce, które mają najmniejsze wydatki na administrację. Tak wynika z najnowszego rankingu przygotowanego przez największy magazyn samorządowy w Polsce – Wspólnota. Urząd Miejski znalazł się na 9. miejscu. Strona czwarta i piąta. Szlachetna paczka. Zostań darczyńcą. Szlachetna paczka sama nie pomaga, a jedynie tworzy narzędzia mądrej pomocy – łącząc biednych i bogatych przy pomocy wolontariuszy. Jest również 5 innych opcji wsparcia akcji. Poprzez wypełnienie formularza, wysłanie wiadomości SMS, dołączenie do klubu VIP Wiosna i Przyjaciele, Akademię Przyszłości lub zostanie liderem projektu. Szczegóły w tygodniku. Strona piąta. Narkotyki. Jestem na nie. Główną nagrodą Grand Prix konkursu będzie wydrukowanie najlepszej pracy w formie plakatu, który zostanie rozpropagowany na terenie powiatu niedzickiego. Obecnie możemy jedynie powiedzieć, że jest to praca jednego z uczniów zespołu szkół ogólnokształcących w Niedzicy. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 20 listopada w czasie odbywającego się cyklicznie już od 20 lat przeglądu małych form teatralnych pod hasłem Styl życia, a zdrowie. Strona siódma. Kto ty jesteś? Polak mały. 7 listopada w przedszkolu nr 4 w Niedzicy odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości przypadającego 11 listopada. Przedszkolaki we wspaniały sposób przybliżyły wszystkim zebranym wydarzenia z tamtych lat, przeplatając lekcje historii piosenkami Przybyli ułani, O mój rozmarynie, Marsz pierwszej brygady czy też Rozkwitały pąki białych róż. Strona 12. Z niepodległością na sportowo. 9 listopada na Stadionie Miejskim imienia księdza Ryszarda Gamańskiego w Niedzicy oraz na hali widowiskowo-sportowej odbył się niepodległościowy festyn rekreacyjno-sportowy. Ku uciesze mieszkańców, zwłaszcza tych młodszych, został oddany do użytku kompleks sportowy.